Nie? Czy coś się... Tak, coś się. Mhm. Halo, halo. Tu studio. Studio podcastu Jak się starzeć bez godności. Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego popularnego podcastu Jak się starzeć bez godności. Ja nazywam się Ewa Winnicka. Naprzeciwko mnie siedzi Magda, jak zwykle, a po mojej lewej stronie siedzi ciocia Irena. Cześć, tak. Ciociu. Dzień dobry, no, ciociu. Dzień dobry. Ja mam pozwolenie mówić ciociu. Dzień dobry. Mówcie jak chcecie do mnie. Możecie ciociu, możecie babciu nawet. Nie no, bez przesady, ciociu. My byśmy dzisiaj chciały taki odcinek lekko wiwisekcyjny nagrać. Chciałybyśmy zapytać cię o to, kiedy się urodziłaś i możesz się pomylić o 5 lat. W 40 roku, 1940 roku. Jak John Lennon. Tak? No proszę. Mm. I patrz, dlaczego masz przewagę nad nim. Tak, to znaczy urodziłam się w czasie wojny, ale jak sobie to policzyłam, zostałam poczęta jeszcze przed wojną. Okej. A wiesz w jakich okolicznościach? To było w Lanskoronie, moi rodzice. Przebywali tam? Tak, na wakacjach. Przebywali w lipcu. No ja sobie tak policzyłam, że to musiało być tam. A czy oni byli już po ślubie? No oczywiście, bo jestem najmłodsza. A, okej, dobra. Czyli nie faktycznie, ma czyli popatrz, jednak mieli... Jeszcze chęć. Mieli tak. Mhm. Tego nie pamiętam, ale musieli mieć, skoro ja się poczęłam, byłam. Wiesz, no, wtedy nie było innych sposobów jeszcze, prawda? Na to, żeby się poczynać. No teraz też jakoby są, a nie ma. No teraz są zabronione. No właśnie. No nic, poza tym nie wiem, co jest teraz w Lanskoronie, czy tam są warunki w ogóle do poczynania. Do poczynania, tak. Pewnie to tak. Państwo z Lanskorony, powiedzcie, napiszcie do nas, jak to w ogóle jest w Lanskoronie. Jak się poczyna. Można jechać, począć ciocię. Albo tak. W ogóle albo wujka. Tak, tak. Co począć? Co począć? A propos poczynania. Ciociu, chcieliśmy zapytać, czy ty odebrałaś od rodziców edukację na temat tego, jak są zbudowani ludzie i jak się rodzą dzieci? I skąd brało się wiedzę za twoich czasów na ten temat? To były wiedzę szemrane od koleżanek. W podziemiu. W podziemie, tak. Tak. Polska podziemna wojna, wiadomo. Tak. Ale czy ta wiedza z dzisiejszej perspektywy, ona była znaczy prawidłowa? Czy to była zgodna z prawdą? Co na przykład, skąd wiedziałaś, jak się robi dzieci? Tak. No to się głównie o tym szeptało między koleżankami. No i szeptało się o kapuście, ciociu, o bocianach. Czy o kapuście, to szeptali rodzice. O, byliśmy tam w koronie, kapusta tam była, patrzymy, leży nasza Irunia. To wzięli. Ale w ogóle nic. Na przykład jak miałaś dostać pierwszą miesiączkę, to czy mama ci mówiła, że ty będziesz miała miesiączkę, czy to po prostu było zaskoczenie? Było zaskoczenie. Zdarzyło mi się to w szkole. I tam mnie uświadomiły koleżanki, ja byłam przerażona, bo miałam całe nogi czerwone, bo mi się krew pod nogach lała. Także to było, myślałam, że umieram wręcz. Niemiłe zaskoczenie. Tak. Mm. A co używałyście zamiast podpasek w tamtych czasach? A to osobny rozdział był, bo nie było, oczywiście podpasek nie było. Mama mi uszyła jakieś takie pichajster. Taki pasek, był guzik, z tyłu był guzik, to się przepinało. Ale do majtek czy do paska? Nie, to był oddzielny taką pasek. Taką szmatkę prostokątną, tak? I był pasek, tak? I się przypinało na guziki. Na guziki się przypinało, a do środka się tam wypełniało jakąś szmatą. Gałganami. Ekologiczne to było bardzo. Czyli przyszłaś z czerwonymi nogami do domu, czyli rozumiem, twoja mama się zorientowała, że masz pierwszy okres. Czy wtedy jakby powiedziała ci, co to jest i czego się możesz spodziewać na przykład za miesiąc? Miesiączka za miesiąc, taki gra słów. Już nie pamiętam, nic mi nie mówiła, bo była bardzo taka wstydliwa i nie wiadomo czego. A czy jak byłaś młoda,
albo nastolatką, kiedy zaczęłaś być bardzo ładna, to czy... Kiedy zaczęłaś być bardzo ładna. Przecież była bardzo dużej urody osoby. Urodziła się, nie zaczęła być, tylko zawsze była. Tak, ale w sensie nie ładnym dzieckiem, tylko ładną kobietą. Ładną panienką. No. Tak. Czy rodzice rozmawiali z tobą o czy było coś takiego jak, przepraszam, antykoncepcja? Coś, nie, co? Nie, nie. To jak to się stało, że masz tylko dwie córki, ciociu? No bo dwa stosunki w życiu to dwie córki, nie? Ja mam na przykład jedno dziecko. No, Ewka ma dwóch synów, to jest... No, to minimum dwa stosunki musiały być. Tak. W pewnej odległości. No ale czy rodzice ciocie uświadamiali seksualnie? Tata pewnie nie, ale czy mama wzięła kiedyś na bok i powiedziała, słuchaj kochanie? Nie, nie. Chłopi są okropni. Nie, nie. Nie przypominam sobie, żeby mnie uświadamiała. W każdym razie, owszem, przypomniałam sobie, jak już miałam chyba ze 17 lat, jak usiłowała mi coś powiedzieć, powiedziałam, że może sobie dać spokój, bo ja wszystko wiem. Aha. No, co by mama chciała wiedzieć, mogła być. Tak, no wybiłam jej, że tak powiem, argument z ręki i dała sobie spokój. Była zadowolona. Proszę się poczęstować. A antykoncepcja, ciociu? Jeśli chodzi o antykoncepcję, to mój mąż był bardzo przeciwny, bo mu to przeszkadzało. Dokładniej? No, nie miał należytych doznań. O. Rozumiem. Także, no ale udało się nam, żeby tylko dwójkę dzieci, żeśmy spłodzili mimo to. No dobra, a pierwszy raz kiedy ciocia zobaczyła gołego pana? A to jak była małą dziewczynką, to no. Taki pokazywacz chodził koło domu i otwierał płaszcz. Aha. Pokazywał, malował go sobie. Malował sobie? Tak, malował. A jakże zwoływał dzieci, patrzcie, co ja tu mam. Naprawdę? Tak. Chwała ci, panie, za ekshibicjonistów w dawnych czasach, bo by ludzie nie wiedzieli, jak wygląda druga płeć, nie? No właśnie. Znaczy, nie było gołych bab, to chłopcy byli poszkodowani. No ale raz takiego ekshibicjonistę to spotkałam w pociągu. W całym wagonie byłam ja jedna. Nie było tłoku. W pewnym momencie były takie wagony jakby dzielone na pół. Nie krowiaki, ale to były po wojnie zaraz. W każdym razie ja w takiej jednej połowie siedziałam. Potem było jakby przepierzenie drzwi i druga połowa. I naraz się z tej drugiej połowy wynurzyła głowa i się schowała. A za chwilę drzwi się otworzyły, głowy już nie było widać, tylko całą resztę. Aha. Taki wygimnastykowany ekshibicjonista, że mogę stawić. Nie wiedziałam, czy mam wyskoczyć w biegu, co mam zrobić. Aha. Ale to no, nieprzyjemne takie. Mhm. Ale człowiek mógł się zrazić. No mógł. A ciocia, chyba nie, ciociu, byłaś kiedyś zrażona do drugiej płci, czy nie? Nie. Nie co za była. Szczęście. Byłaś lubiącą osobą drugą płeć. Długi czas nie wiedziałam, dlaczego mam ją lubić. Mm-hmm. A co się zdarzyło takiego, że zaczęłaś lubić chłopaków? Bo mężczyzn już. No, jak zaczęłam mieć z tego przyjemność. Rozumiem, ale to też jest tak, że kiedy czytamy statystyki, to i to jest dla nas niesamowita historia, że prawie połowa kobiet w ogóle nie miewa przyjemności z obcowania ze swoimi partnerami. No jak trafi na takich niedouczków polskich, to jasne. Oczywiście. A mogłabyś, ciociu, rozwinąć tę myśl? No nie rozmawia się w ogóle z chłopcami na temat kultury współżycia. A czego brakuje, cioci zdaniem? Czego brakowało wtedy za czasów cioci też? No też tego samego. Rozmów rodziców z chłopcami. Żeby co robili? Żeby dbali o panie? No, trudno powiedzieć dbali. Są narody, które są, bym powiedziała, mocno w przodzie, jeśli chodzi o kulturę pożycia. Do takich narodów należą na przykład Francuzi, Hiszpanie. Tam się nie robi tabu z pewnych rzeczy, wręcz się uczy młodych chłopców,
co należy robić od najmłodszych lat. U nas gdzieś to kto by słyszał, to jest obraza boska. No obraza boska, Boże. Ale no. Czego na przykład powinni uczyć ciociu, znaczy młodych chłopców, tak konkretnie? Gry wstępnej? Czego? No, uczyć tego, żeby partnerka miała satysfakcję z tego właśnie kontaktu. Mhm. Bo jeśli to ma być tylko spełnienie no, fizjologii męskiej, to jest o dupę roszczaść. Męską zresztą. O dupę męską zresztą. A chciałam zapytać o pierwszy pocałunek w życiu cioci. Przepadł w pamięci? Czy ja wiem. To zależy pocałunek. Pocałunkowi nierówny jest. A taka pierwsza miłość? Pierwsza miłość to ja miałam lat 6. Nie, ciociu, ale to nie mówimy o takich miłościach. Mówimy o takich już, wiesz... Takich już. To przepraszam, ile miał partner? Jak ciocia miała 6, a on już był taki już. O, mój partner miał 25. To nie był ksiądz proboszcz. Miał 15. Miał rower i woził mnie na rowerze na rurce. Aha. I ja się w nim wielce kochałam. Rozumiem, ale pocałunków nie było. Nie. Dzięki Bogu. Nie, ale motyle w brzuchu były. Tak, bo właśnie ja czytałam, że należy szanować każdą miłość, nawet jak przedszkolaki się w sobie zakochują, to jest ta sama chemia, która zachodzi w dorosłych ludziach, nie? Więc że należy podobno szanować. A takie zakochanie cioci, że już... Na zabój? Na zabój i takie już nie 6-letnie. No to chyba w moim mężu. Czyli to była taka pierwsza wielka miłość? To była pierwsza wielka miłość, tak. On był bardzo przystojny był. No w jego czasie był bardzo przystojny. Nadal jest przystojny. Widziałam go. Zamknęłyśmy go teraz w pokoju obok, żeby nie słyszał, ale o czym tu gadamy. Ale to był w ogóle człowiek bardzo wysportowany. Także pięknie zbudowany był. Twarz miał piękną, brunet taki silny, bo teraz to jest blondyn. Ale miał klasę mistrzowską, jeśli chodzi o gimnastykę. Także był naprawdę wysportowany, piękny mężczyzna był. Także się kolana się uginały. A ile ciocia miała wtedy lat? Ja 17. Okej, a wujek? A on jest ode mnie lat 7 starszy. A, okej. No i tak to się zaczęło. Potem go dopadłam w Gliwicach. W jakim sensie? Już takim praktycznym. No, praktycznym, tak. Jakieś teatrzyki były czy coś. No i wypatrzyłam go w tłumie, a byłam z innym chłopakiem. Przeprosiłam, powiedziałam, że mam ważną sprawę do załatwienia. Podeszłam i się umówiłam cichaczem. Aha. No i tak już po tym. Ale czy proponowałaś wujkowi po prostu randkę? Ty? Tak. Mhm. Ja nie miałam na co czekać. Musiałam się spieszyć. Rozumiem, że wujek Czesiek był otoczony przez panie, tak? To chodziło o to, żeby się przepchnąć, nie, czy co? Nie, on był w ogóle... On, teraz proszę Państwa, nie smak na twarzy. Mało damsko-męski, bo mało. Wujek. Czyli to uroda wujka ciocie. Uroda i w zasadzie tyle. Dobra. Kiedy ta jakby damsko-męskość w mniejszym natężeniu niż ciocie by satysfakcjonowała, zaczęła być jakoś kłopotem? Jezu, nie zrozumiałam, Ewka. Ale ciocia na pewno zrozumiała. Co? Kiedy zaczęła być kłopotem? Tak, kiedy ciocia myślała, że na przykład tych obcowań damsko-męskich potrzebuje na przykład więcej niż wujek. Oczywiście, wręcz zwróciłam do teściowej. Tak? Tak, powiedziałam, że to mnie to nie satysfakcjonuje. Mnie zaszczyca raz w miesiącu niesatysfakcjonująco. I co teściowa? No ale co teściowa mogła zrobić? Powiedziałam, moje dziecko trzeba go zachęcać. Ja mam zachęcać chłopaka, ja mam to gdzieś. A czy była ciocia rozmowa z wujkiem? To się nie dało. Jak to? No nie dało się. Czy z nim się da pogadać teraz na jakikolwiek temat? No ale to ja myślałam o takich rozmowach, nie wiem, 50 lat temu, przepraszam, że... To dopiero się nie dało. Ale to co wujek mówił, daj spokój. Oczywiście. Radź se sama, ale nie powiedział radź se sama. No prawie, że.
Ale czy się zgodził na pewnego rodzaju otwartość w waszej relacji, czy wolał mieć oczy zamknięte? W sensie... Szeroko zamknięte. Nie no, jeśli ja usiłowałam cokolwiek mówić, to byłam po prostu niemoralna w jego oczach. Czyli to wujek miał decydować, ile razy się spotkacie w sypialni. I jak. Tak. Aha. Jest. A ja mam, przepraszam, jeszcze takie niedyskretne pytanie, czy wujek był pierwszym stosunkiem cioci? Tak. Aha. Czyli ciocia teoretycznie wiedziała, że czegoś więcej potrzebuje niż dostaje. To znaczy, ja się dopiero później zorientowałam, że to nie jest tak, tak ja bym sobie tego życzyła. Mm-hmm. A jak się ciocia zorientowała? W jakich okolicznościach? To w jakich? Jak czułam, że jest, mam niedosyt, no to... A myślałam, że na przykład, nie wiem, oglądała ciocia jakiś film. Tak, gdzie w telewizji. Gdzie tam się po prostu... Bez przerwy się jebotali, tak? No to ciocia powiedziała, nie ja, ale że to są takie seria uniesień, że są takie rodzaj... Czekaj, ale mówimy, Ewka, o latach 50., nie? Czy o 60.? To wtedy raczej z kabaret starszych panów, to nie było tam z czego czerpać z telewizji. Ale tam już było, była już przecież Elizabeth Taylor i Richard Burton i oni mieli taką na przykład. Ale ciocia mieszkała w Polsce, a nie w Teksasie. Ja rozumiem, ale miała telewizor. W naszej rodzinie były telewizory, okej? Okay? No, bogata, najlepsza rodzina. No. Więc skąd się ciocia zorientowała z poczucia własnego niedosytu, tak? Tak. A czy na przykład jakieś książki, romanse, czy... Nie. Instrukcje o dziewczętach dla dziewcząt. Nie, ale ciociu, przepraszam, bo przepraszam, że ciocię zagadujemy, ale chodzi o, też o to, że moim zdaniem człowiek może poczuć niedosyt czegoś, co mu sprawia jakąś super przyjemność. A na przykład czasami takie pożycie może być tak beznadziejne, że człowiek myśli sobie, że jak ma tego beznadziejnego mieć więcej, to lepiej niech ma mniej. Ale rozumiem, że ciocię po prostu wujek rozbudził. Ja się chyba sama rozbudziłam. Ewka, czemu ty się śmiejesz po cichu zawsze, no? No dobra, jedźmy dalej, dziewczyny. Nie, dopiero potem będziecie śmiać, jak to odsłuchacie. No. No dobrze, no to teraz, a następny krok był taki, że ciocia próbuje rozmawiać z wujkiem, wujek mówi no a teraz ciocia jest po prostu bardzo przystojną kobietą, obraca się między ludźmi i tam i widzi tych wszystkich po prostu innych panów, no i co? Ciocia się waha, co też robić? Co ja mam robić, biedna? Dobrze mówię, czy się, że się przestała wahać? Ja się ta nie wahałam. Jezu, więcej takich cioć tam potrzeba. No dobra, ale co zrobić, jak jest się żoną, są lata 60., ciocia ma pewnie takie eleganckie spódnice i bluzeczki. Wszyscy się znają. Na jak Magdalena Zawadzka, wszyscy się znają, nie? Tak? I co? No co? My pytamy także ze względów praktycznych. Mamy mężów co najmniej 20 parę lat, więc instrukcję poprosimy. To w tramwaju ciocia mówi, przepraszam, czy pan by chciał mnie usatysfakcjonować, czy... Nie, to zupełnie wszystko inaczej było. No. To jak, ciociu, bo teraz są te wszystkie aplikacje, komputerze i w ogóle nie ma jak poznać człowieka inaczej. Ja miałam wolny zawód, w związku z czym jeździłam sobie po całym świecie, miałam mnóstwo kontaktów różnych. Nie byłam wtedy obarczona okiem męża. Ale córeczki były już w kursie dzieła. No, córeczki już były. Mhm. Córeczki już były. W związku z czym już mi na prokreacji nie zależało. Mhm. Ale ona się mogła zdarzyć, na miły Bóg. No, niekoniecznie. Innym nie przeszkadzały środki antykoncepcyjne. No, nie, ja wtedy stosowałam środki antykoncepcyjne. Ale pigułki, czy te kapturki, czy co? Pigułki. Pigułki, w związku z czym to było dyskretne i fajne. Mhm. No tak, to jest lato miłości, to jest hipiska. Ciocia jest naszą polską hipiską. Ciociu, ale czy to nie groziło zakochaniem się na przykład po drodze? I na przykład takim... Ale oczywiście, że groziło.
Naturalnie. A ciocia miała kiedyś taki moment, żeby była gotowa wszystko walnąć i gdzieś w daleki świat się udać? Tak. A ile ciocia miała lat wtedy? 35. A to już po wszystkim. Po czym po wszystkim? Bo my już nie mamy 35 lat. A, więcej. W naszym przypadku. Tak. Ale ciocia, nie wykluczamy, że zaraz dojdzie do historii, że po 50 też ciocia miała ochotę rzucić wszystkim. Mam, trzymam ciociu. Wszystko jest dobrze. A co sprawiło, że ciocia się nie zdecydowała na rzucenie wszystkiego? Była żelazna kurtyna. Mm. A to nie był Polak. Nie. To był Niemiec. Nie, Francuz. Francuz. No. I niestety mój drogi mąż nie zgodził się na, bo żeby mogła wyjechać z dziećmi, to musiała mieć zgodę notarialną na wywóz dzieci. On się nie zgodził. No i wszystko legło. Ale rozumiem, że się nie zgodził, bo wiedział, że to jest droga w jedną stronę. Tak, tak. Czyli wyście byli posłowie jakby takim. Powiedziałeś wujkowi, że jesteś zakochana i chciałabyś się zawinąć? Tak, tak. Chciałabym po prostu wyjechać z dziećmi. Mhm. No i się nie zgodził. I się skończył wielki romans. Czyli to była najsilniejsza taka namiętność po wujku. A potem jeszcze coś się zdarzyło, bo my mamy, wiecie, ciocia, 5 dych, więc teraz czekamy na jakąś taką opowieść, że się nie zamyka sklepiku po 35 roku życia. No to miałam takie rozmaite jeszcze. Ekscesy. Nie powiem, miałam. Ale nie były to jakieś takie, żebym szukała jakichś doznań. No, się zakochiwałam. Mhm. Zakochiwałam się, bo czym mi to przechodziło, mijało. To ciocia była taką chodź, idź, ciocia, że jakby dysponowała panami? Czy ciocia była podrywaczką? Nie, ja specjalnie, ja nie musiałam. Ja nie musiałam podrywać. Czyli ciocia sobie miała tylko wybrać po prostu z tych, którzy byli... Koło mnie się zawsze masę mężczyzn kręciło. Feromony te słynne. Tak. Właśnie, co wystarczyło? Nie wiem, co było. Pełno się zawsze kręciło koło mnie. Wystarczyło z mojej strony tylko powiedzieć tak i było. Jezu, ale ciocia miała fajnie. Czy ja wiem, czy fajnie? Ja powiem, że fajnie, no. Koło mnie się nic nie kręciło. Męża sobie sama... Muchy się kręciły. Męża sobie sama znalazłam. Nie narzekam. Mąż pod różnymi względami jest bardzo miły. Tak. No, ciocia identyfikowała kiedyś tą siłę przyciągania? Czy to był uśmiech, że ciocia była taka otwarta? Bo ciocia jest bardzo otwarta. Jak się kłóciliście ze swoim bratem i brat mówił, że ciocia taka jest jędzą. A ja mówiłam, to jest niemożliwe, bo ciocia w ogóle nie wygląda jak jędza. Tylko jest roześmianą, po prostu ładną osobą. Przyjazne, w ogóle bardzo zawsze lubiłam z ciocią się spotykać. Bo zawsze jest dobrze z kogoś zrobić jędzę. Mój drogi mąż też ze mnie robi jędzę. Ja to jędzę oczywiście mówię w cudzysłowie, bo tak jak mówię, wyście się bardzo byli związani ze sobą, mimo tego, że czasami darliście tak zwane koty. Tak zwane koty. To znaczy myśmy byli trochę, za duża różnica wieku była pomiędzy mną a bratem. A jeszcze większa była między mną a siostrą, bo 11 lat to dopiero była różnica duża. Ale słuchajcie, dobra, przyszedł taki czas, że cioci się urodziły córki. Tak. I czy ciocia im powiedziała, czym będzie miesiączka? Tak. Tak, ja z moimi córkami rozmawiałam na te tematy. Tak. A ciocia mówiła też, że fajnie jest mieć przyjemność z obcowania płciowego, że to jest ważne. Że to nie jest obowiązek, tylko że to jest radość. To tego już nie pamiętam. Czy dopiero przed ślubem ciocia powiedziała, wiesz, myśl o Anglii. W trakcie, tak, gdy... zamknij oczy i myśl o Anglii. Tak. Sprawdź, na jaki kolor moglibyście pomalować sufit. No. To o czym kobieta myśli w czasie stosunku, tak? Jedna myśli, ile za to dostanie. Druga, czy nie zajdzie w ciążę, a trzecia mówi, znowu trzeba sufit z tego roku.
No. Tak, to jest opowieść o radości z seksu. Tak, tak, dokładnie. Polska radość z seksu. Nie? No. No, także no, różne rzeczy się w moim życiu działy. Przeróżności. A mogłabyś chciała dać jakiś przykład? Z różności. Tak, taki jakiejś fajnej historii. Co najdziwniejszego w tej sferze cię spotkało? Eskimoś. Nie, nie. Właściwie nic dziwnego. A czy to potrzeba logistyki, żeby prowadzić taki otwartość, otwarte życie i na przykład, nie wiem, czy to trzeba mieć jakiś kalendarzyk, gdzie to się spotkania się notuje, żeby wujek nie zauważył, nie wiem. Nie, ja niczego nie notowałam. To było bardzo niebezpieczne. No nie uważasz? Ewa? Nie, no oczywiście, tylko że no. ja też gdybym notowała, to bym zgubiła notesik od razu. To... Albo... A jak to było po 50? Czy ten sklep nie chodzi mi o alkohol, tylko chodzi mi o wiek, nie? Po 50 to jeszcze ho, ho. Och, i proszę nam mówić, ciociu, tak, powiedz nam tak. W ogóle to, co nas jeszcze czeka. No czeka was jeszcze. Jeszcze was czeka. Do 70. Naprawdę? A co z suchością pochwy? No to się kupuje. Taki ten... Lubrykanty. Tak. Dobra, to się da załatwić. A czy to no. się bierze towarzyszy gry młodszych, czy kupuje im się Viagrę? Czy to się właśnie... No bo... Mam takie wrażenie, że kobiety mają z tym jakby mniejszy problem. Znaczy nie, kobiety wolniej dziadzieją, że tak się wyrażę. Babieją nawet. No, no właśnie nie dziadzieją aż tak szybko. Czy ja wiem? Czy ja wiem? Ja mogę tylko po sobie powiedzieć. Ja dosyć, no, nie ja dosyć długo zachowałam jakiś taki wigor i chęć tej materii. Wiesz, tak do 70, może nawet trochę dłużej. Nieźle, szacun, super, ciociu. No. Dobrze, ciocia ma trochę genów, mam... Po cioci. No. Także to, ale to też zależy, na kogo się trafi, bo jak się na nikogo nie trafi, to... No ale ja tak to... chodzę, na nikogo nie trafiam. To coś trzeba w sobie mieć takiego. Nie? No. Znaczy nie to, żebym szukała, Robert, wszystko spokojnie, ale... To była taka... Ta pani, która mówiła, że ma w oczach kurwiki. Tak. I ciocia chyba miała, tak? W tym sensie, może miała ciocia. Może miałam, ale ja się sobie nie przyglądałam. Ale może się mi nie przyglądałam. A co na przykład ciociu z ciałem? No ciało się starzeje. Ja na przykład nie przepadam za swoim ciałem, nie? Zmarszczki i tak dalej. Ja mam ciało zupełnie dobre. O, i to jest podejście do sprawy. Tak. Moja matka miała takie właśnie fantastyczne ciało. Pamiętam, była taka gdzieś w moim wieku, może nawet starsza, do lekarza poszła z, już nie wiem z czym. No i lekarz mówi, niech pani się rozbierze. Matka się rozebrała. Mówi, co za ciało, co za ciało. Taki miał dobry gatunek ciała, właśnie takie jędrne. Dar losu. Dobry gatunek ciała. Ciociu, a chciałabym zapytać, czy gdybyś na przykład dłużej mieszkała z wujkiem przed ślubem, albo gdybyście zobaczyli, że jesteście, macie inne temperamenty, to czy ty byś za niego wyszła? No myśmy długo chodzili ze sobą. I co, myślałaś, że go rozkręcisz? Ale wtedy oni jeszcze nie współżyli przed ślubem. Jakżeż nie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czyli wtedy to ci nie przeszkadzało? Byłaś po prostu, miłość była taka, motyle i przystojność wujka były ważniejsze? To znaczy, byśmy się tak rzadko widywali. Ach, czyli tylko... Czyli za każdym razem, jak się widzieli, to... A to był akurat raz w miesiącu i ciocia myślała, że jak się będziecie mieszkać częściej, a tutaj co miesiąc. No, on mnie dozował, nie tak, dozował. Pipetą. No, po prostu przypuszczam, że nie miał dużych potrzeb. No, chyba na pewno. Aha. Na pewno. Także jesteśmy pod tym względem absolutnie niedobrani. Absolutnie niedobrani jesteśmy. Ale trudno też powiedzieć, jakby się wyglądało takie stado, gdybyśmy byli dobrani. Nie wiem. 19 dzieci. Nie, może nie. Ale może byśmy się mniej kłócili.
Może to czyli jakoś to tak jakoś położyło się odium na całym waszym życiu, o, tak? Zdecydowanie, tak, tak. Tak, tak. No i właśnie tutaj jest takie serduszko. Proszę go odwrócić. O. 60. No właśnie. Byście mieli 60. rocznicę ślubu. Tak. Niesamowite. No. No. To był jakiś medal od władz miasta? Tak, tak. Dostaliśmy medal. Był taki koncert wspaniały. A ja jeszcze chciałam zapytać, jak to było, jak ciocia była tak między właśnie tą 30 a 50? I czy z kobietami, na przykład z koleżankami w pracy, rozmawiało się o seksie, o mężczyznach? Jasne. Tak? Tak. To był temat prawie stały. Jak nic nie było do roboty, to się tak zwane gadało o dupie Maryny. No. Czyli nie było, to nie były czasy takie, że się wstydziło mówić nie, na te tematy? Nie, 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 nie. Nie. Wtedy to był, już wtedy był taki ekshibicjonizm w tej materii. A żałuje ciocia, że nie wyjechała do tej Francji? Żałowałam. A teraz? Teraz nie. Ten pan już od 50 lat nie żyje. O kurczę. On się zabił z rozpaczy? Nie. Nie. A jak się stało, że nie żyje? Co mu się... Chyba tętniaka miał. O kurczę. Także bardzo szybko. Żelazna kurtyna czuwała. No, czuwała. Wódz czuwał. Ja pierniczę. No, on się ożenił potem. Uh-huh. Ja dostałam notarialne przyrzeczenie małżeństwa z tamtej strony. Będąc mężatką? I jeszcze mężatką, tak. O rety. Ale to jest taka historia na film miłosny, no, bez happy endu, nie? Ale to nie była jakaś taka hetka pętelka, tylko to był dyrektor naczelny największych linii lotniczych. O matko. No. O, ja ci, a jak się poznaliście, ciociu? W samolocie, no jak cię? Nie, nie. Poznaliśmy się na kursie żeglarskim. A w Polsce czy we Francji? We Francji. A co ciocia robiła na kursie żeglarskim we Francji? Miałam 35 lat. 45, 75 rok. Moja droga. To były lata, kiedy się nie wyjeżdżało za granicę, no właśnie, kiedy się pytam. Chciało. Natomiast ja byłam wtedy w zarządzie klubu AZS w Gliwicach i z racji tego zostałam wydelegowana jako jedna z działaczka. Jako jedna z nielicznych osób z całej Polski. No, ale tam poznałam pana, który był starszy od tej całej z tych szczypiorów, bo to byli studenci. Jak to w AZS-ie. Ja też miałam 35 lat, to już nie byłam taka, 32 wtedy miałam. Też byłam dużo starsza od tych takich chłystków tamtejszych. No i ponieważ nie znałam języka, to trzeba się było mną zająć. No i tak się zajął. A jak miał na imię? A muszę? Nie. Możesz wymyślić o jakieś imię. Delfin. No na przykład. Bo to nad jeziorem było, tak? Nie, bo król francuski to delfin. To tak mi przyszło do głowy. Nie? Ale to był taki piorun? W sensie, że zaiskrzyło i już wiedzieliście, że jesteście dla siebie stworzeni? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Ten pan bardzo pracował nade mną, uczył mnie języka, uczył mnie... Na tym kursie, tak? Tak, na tym kursie mieliśmy dużo czasu wolnego. Pływaliśmy na żaglach, ale dużo było też czasu wolnego. Ponieważ ja się nie potrafiłam dogadać tam z tymi współtowarzyszami, więc on się mnie zajął i bardzo ładnie się zajął. No. Do tego stopnia, że ja zaczęłam kapować ten francuski. Mhm. No i... Zbliżyliście się do siebie. No właśnie. Wróciła ciocia z przysięgą notarialną ślubu i
ze znajomością perfekcyjną francuskiego. Tak, będzie rozumiem, że jeździłaś do Francji. No tak, tak. Ja potem... Ach, to ja jeździłam, on przyjeżdżał, różnie byłam. I gdzie indziejśmy jeździli. To już potem było bardzo takie intensywne. Czy to były 3 lata takiego... Takiej intensyfikacji tego związku. No ja byłam przede wszystkim... To zaskutkowało tym, że ja pojechałam na narty w Pireneje. O, rany. No, kto to jeździł na narty? Ja chciałam pojechać w Alpy, bo to było takie no, najbliższe. Uh-huh. No ale mi odpisał, że no, w Alpy to nie, ale w Pireneje owszem, zaprasza. Jest za to lata 70. Lata 70. Dostałam, to wszystko jest bez koloru. Dostałam bilety. To wtedy się nie latało samolotami, tylko dostałam bilet tam i z powrotem, opłacony, a jakże. No i pojechałam. Do Delfina. Do Delfina. No ale ta ciocia tutaj powiedziała. Co pojechałam? Że do pracy jedzie ciocia? No. Nie, że jadę na narty. Jestem zaproszona przez rodzinę. Ale cioci rodzinę? Nie. A jakąś tamtejszą, rodzinę? Tamtejszą rodzinę. Okej. Okay. No i że jadę na narty. No I przywiozę pojechałam. Wam koniak z lotniska. No. To była szansa niesamowita dla mnie. No niesamowita. Kto to jeździł gdzieś za granicę? To było marzenie ściętej głowy. W ogóle nie można było paszportu wydobyć przecież z tego... Z ubecji. No, a potem też miałam kłopoty, no ale ktoś nie miał. No tak. Przecież po tym już delfinie, to rozumiem, że ten delfin był takim największym no to, zagrożeniem dla waszego małżeństwa. Tak, to było największe zagrożenie. Potem były płotki tylko. Nie, potem to już były takie nieliczące zupełnie. Ale nie nieliczne. Ewka. Czy ja wiem? Zależy jak liczyć. No. Nie, ale to żebyśmy tak myślały o puencie tego naszego spotkania, którą jest jednak taka myślenie o sobie, o własnych potrzebach trochę. No. Tak, ale ja bardzo podziwiam panią ciocię. Naprawdę bardzo. Tak? Tak. Że co? Że tak wyzwolona? W tamtych czasach nawet nie chodzi o wyzwolenie, ale właśnie myślenie o własnych potrzebach. Tak. Nie? Świadomość siebie samej, prawda? Tak. I myślenie o własnych potrzebach i nie poddawanie się. To jest naprawdę... No. To nie każdy tak potrafi. To będziemy kończyć. Bardzo, bardzo cioci dziękujemy. No ale to tam niewiele z tego się wyciśnie. Może. Damy radę. Damy tak. radę. Damy ja radę. Bardzo to była pouczająca rozmowa, myślę. No, jeśli wam się to na coś przyda, bardzo proszę.